Łukasz, troszeczkę do bandy, do bandy. Świetnie. Dziękuję. Andrzej, pierwsze ostrzeżenie, trela za wjazd w bok, bardzo brzydkie. Powtarzam start. Stop modele. Andrzej Trela, ostrzeżenie, to było bardzo, bardzo nieczyste wjechanie. Nie zwróciłem uwagi, proszę, chyba w owce się zdaje się, bo tutaj było zamieszanie. Powtarzamy, panowie, ten start. Start możemy powtórzyć, jeśli właśnie na pierwszym kornerze wydarzy się taka sytuacja, a nie inna. Jeszcze raz zaczniemy odliczanie i naprawdę proszę o rozwagę. Nie warto na pierwszym zakręcie od razu kąsać. Rozłóżcie siły na całe 5 minut. Dobrze, panie Tadeuszu, jesteśmy gotowi. Możemy powtórzyć ten start. Tak? Serwisantów proszę o pełne skupienie. Tu jest dość jasno, naprawdę uważajcie. Spokojnie, ostudzicie swoje emocje przynajmniej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dobrze, tym razem udało się w miarę czysto. Pierwszy Paweł, drugi Zalewski, John. Owca niestety popełnia błąd. Aj, niedobrze, niedobrze. Kramża próbuje wrócić na tor szybciutko. Ostrzeżenie dla zawodnika za uderzenie w tył. Nie, to serwisant postawił tutaj owcę pod koła Kramży, także spokojnie. Serwisanta prosimy o niestosowanie czegoś takiego. Przytrzymujesz model w górze i rzucasz go za hopę w tym wypadku. Dobrze, po pierwszym okrążeniu Trela Paweł, Zaleski Jan i Trela Andrzej. Tak wygląda prowadząca trójka. Zaraz za Andrzejem Smykarek i piąty Bula Donat. Czy ta kolejność się zmieniła? Nie. Pierwsza piątka jest w dalszym ciągu bez zmian. Szósty jest Grześkowiak, siódmy Madziara, ósmy Owieczka, dziewiąty Iłędo i dziesiąty Kramża Jeremiasz. Pierwsza minuta biegu minęła. Model lidera właśnie wjeżdża na korner. Wicelider Janek Zalewski zaraz za nim. I proszę, na trzecią pozycję wskakuje Arek Smyk, wyprzedził Andrzeja Trele. Trela Andrzej w tej chwili jest czwarty, zaraz za Andrzejem jest Donat. Donat wskakuje na prostą. Ostrożnie, Rafał z Madziarą. Dobrze, panowie, doświadczeni zawodnicy. Serwis, serwis. No, lider tego wyścigu i wicelider bardzo, bardzo już odjechali, wjeżdżają w tej chwili na prostą. Trzeci jest Smykarek, który jest na szykanie. Model biało-niebieski z białym spoilerem wjeżdża właśnie na prostą. Czwarty Trela Andrzej utrzymuje swoją pozycję. Piąty bez zmian również Donat. Zaczęły się już duble. Paweł założył dubla Grześkowiakowi. Zaraz za Grześkowiakiem ciśnie John Zaleski. Za momencik pewnie wrzuci drugi bieg i wyprzedzi Grześkowiaka. Przy odrobinie szczęścia wykorzysta marginesik, który zrobił właśnie Paweł. Dzięki, Paweł. Super zachowanie z twojej strony. Trzecia minuta biegu się kończy. Trzeci Smyk Arek, czwarty Andrzej Trela. Andrzej bardzo blisko Arka. Skupmy się teraz chwilę na nich. Wskakują na sekcję małego czteropaku, teraz duża hopa. Bardzo ładnie sklejone lądowanie. Andrzej podejmuje tutaj akcję. Pompuje. Bardzo dobrze. Blisko, niesamowicie. Jeremiasz, Jeremiasz, co to było za zachowanie? Nie jeździsz poprzek toru, kurczę.
Nie dość, że skrócił, to jeszcze przeszkodził innym. Napsułeś tutaj strasznie szyki, Jeremiasz. Oj, no kolejność się w tej chwili zmieniła oczywiście. Na prowadzenie wykorzystał ten błąd chłopaków Zalewski John. Pierwszy prowadzi, drugi jest Trela, trzeci smyk. Trela zagotował się, widać, jest błąd za kornerem. Oczywiście mówimy o młodszym Treli, ale widzę tutaj drugi bieg wrzucony, ciśnie za Jankiem. Dzięki, Rafał, bardzo fajne zachowanie z twojej strony. Janek wskakuje na czteropak z Pawłem. Niespełna jedna minuta do końca. Paweł wyprzedza Janka. Janek ostrożnie, bez pushingu. Ależ bardzo blisko jadą. All right. Teraz będzie mała sekcja czteropaku. Za chwilę duża. Janek troszeczkę tutaj wyjechał za bandę, ale dalej się równo trzyma. Corner skrócony elegancko. Niespełna 30 sekund do końca wyścigu. Na trzecim miejscu Trela Andrzej. Trela Andrzej właśnie się przewrócił. Zdaje się, że na trzecią pozycję wskoczy w tym momencie Smykarek. Zaczekamy, aż przejedzie przez pętlę. 12 sekund do końca czasu podstawowego. Na prowadzeniu Trela, drugi Zalewski. Zgadza się, trzeci smyk Arkadiusz. Trela Andrzej wskoczył na czwartą. Donat Bula skończył, koniec czasu podstawowego. Owca również skończył. Wszystkie modele przejeżdżające przez pętlę kończą ten wyścig. I czekamy, jak to się rozwiąże. Andrzej walczy z Donatem. Trela Paweł skończył, wygrywa ten bieg. Zalewski, Janek drugi, smyk Arek trzeci. Trela Andrzej czwarty. Gratulujemy, jeszcze gratulujemy. Paweł Brzeszkowiak. Jeszcze jeden. Jeszcze czekamy. Model na tak, to nie jest koniec biegu. To nie jest koniec biegu. Serwisanci nie schodzą. Dajmy dojechać Pawłowi. Ma jeszcze 7 sekund. Na spokojnie zdąży. Koniec bardzo biegu. Fajnie. Dzięki.